Nazywam się Edyta Wąsik, jestem nauczycielką historii w Międzynarodowej Szkole Podstawowej Paderewski w Lublinie. Chciałabym powiedzieć Państwu, w jaki sposób ocenianie kształtujące, które jest obecne w naszej szkole, w naszej codziennej pracy, pomaga naszym uczniom się uczyć. Na początku chciałabym powiedzieć, co to w ogóle jest ocenianie kształtujące. Ocenianie kształtujące jest pewną metodą pracy, która w naszej szkole jest obecna właściwie na wszystkich etapach nauczania i jest obecna na wszystkich przedmiotach. Ocenianie kształtujące jest taką metodą pracy, która pozwala uczniom wziąć odpowiedzialność za proces uczenia się. Na czym dokładnie to polega? No dokładnie polega to na tym, że stosujemy pewne techniki i metody charakterystyczne właśnie dla tego sposobu pracy z uczniami. Pierwszym elementem oceniania kształtującego jest podawanie uczniom celów i kryteriów sukcesu. Co to oznacza tak naprawdę i w praktyce? Podawanie uczniom celów lekcji oznacza, że zawsze na każdej lekcji uczniowie znają cel swojej nauki. Nauczyciel informuje uczniów o tym, co jest celem tych zajęć. Sprawia to, że uczniowie są bardziej świadomi tego, co robią na lekcji i po co im będzie to potrzebne. Tym samym wzrasta oczywiście ich zaangażowanie w proces uczenia się i motywacja do nauki. Kryteria sukcesu są ulubionym elementem naszych uczniów. Jest to taka część naszej pracy, która najchętniej przypada im do gustu. Wiemy też od rodziców, że jest to element, który rodzice cenią sobie dość wysoko. Cóż to zatem jest? Kryteria sukcesu są to uszczegółowione, podane uczniom w bardzo prosty sposób, elementy, które uczeń musi osiągnąć, aby osiągnąć też cel lekcji. Polega to trochę na tym, że każdy te kryteria sukcesu dostaje do konkretnego zadania lub do konkretnej lekcji. I tak na przykład, kiedy omawiam ja z uczniami chociażby wydarzenia związane z wojną trzynastoletnią, to podaję konkretnie, co uczeń z tej lekcji musi wiedzieć i co musi zapamiętać oraz jakie umiejętności musi opanować. Podawanie kryteriów sukcesu bardzo mocno sprawia, że uczniowie biorą odpowiedzialność za własną naukę. Uczniowie wiedzą dokładnie, czego będzie od nich wymagał nauczyciel i co będzie sprawdzane chociażby na sprawdzianie. Dlatego też jest to ulubiony przez nich element naszej pracy. Stosowanie kryteriów sukcesu sprawia też, że relacje w szkole bardzo się poprawiają. Dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że uczeń w szkole czuje się bezpieczny. Nie jest nigdy zaskoczony tym, że nauczyciel będzie wymagał od niego informacji czy umiejętności, których on po prostu nie wie lub nie zna. Nasi uczniowie są zawsze informowani o tym, czego będziemy od nich wymagać, co będziemy sprawdzać i co będzie oceniane w danym momencie. Kolejnym elementem oceniania kształtującego, który jest dla nas ważny, a właściwie jest chyba najważniejszy, jest takim sercem, jak my mówimy, oceniania kształtującego, jest informacja zwrotna. Pełna informacja zwrotna składa się z czterech elementów. W pierwszym informujemy uczniów zawsze, co zrobili dobrze. Jest to bardzo konkretna informacja, która wskazuje dzieciom, co w danej pracy, co na danej lekcji, co w danym zadaniu wykonali dobrze. Kolejny element jest to wskazanie błędu, czyli tej rzeczy, która wymaga poprawienia. Ale przy wskazaniu, co wymaga poprawy, zawsze informujemy, jak należy ten błąd poprawić. Kolejny element informacji zwrotnej jest to wskazanie wskazówek do dalszej pracy. Czyli jak musisz pracować dalej, aby osiągnąć cel, aby osiągnąć sukces. Taka informacja zwrotna i dopiero taka właśnie pełna informacja zwrotna sprawia, że uczniowie są w stanie sami poprawiać swoje błędy. Stosowanie oceniania kształtującego w naszej pracy wpływa bardzo mocno na pozytywne relacje, relacje w klasie. Mówiąc o relacjach, chcę powiedzieć, że te pozytywne relacje to nie są tylko relacje pomiędzy nauczycielem a uczniami, ale są to dobre relacje pomiędzy uczniami nawzajem oraz pomiędzy nauczycielami a rodzicami. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że rodzice mają bardzo jasną i bardzo klarowną informację o postępach swoich dzieci w nauce. Ta informacja wyrażona jest po pierwsze
kryteriami sukcesu, czyli konkretnymi wymaganiami, jakie przed dziećmi stawiamy, oraz informacją zwrotną, która właśnie pozwala rodzicom zobaczyć, w jakim miejscu ich dziecko wymaga wsparcia, poprawy, większego zaangażowania i wysiłku. I to dopiero pozwala dzieciom pokonywać własne ograniczenia, pokonywać błędy i rozwijać się dalej. Chciałabym jeszcze powiedzieć o dwóch elementach oceniania kształtującego, które, jak wynika z mojej praktyki, bardzo się sprawdzają i uczniowie bardzo je doceniają i również je lubią. Jednym z nich jest samoocena uczniowska. Samoocena jest elementem, który wykorzystujemy na lekcjach dość często i polega on na tym, że uczeń sam ocenia poprawność wykonania swojej pracy. Takim elementem, który kończy samoocenę, może być refleksja ucznia, czyli uczeń sam może sformułować własne potrzeby i własne sukcesy oraz swój obszar, nad którym powinien pracować dalej. Uczniowie bardzo chętnie korzystają z samooceny i są bardzo świadomi również błędów, które popełniają, ale też tego, co jest ich wielkim sukcesem i sami potrafią dostrzec swój rozwój. Rzeczą, która w ocenianiu kształtującym jest lubiana również przez uczniów, jest ocena koleżeńska. Ocena koleżeńska polega na tym, że uczniowie nawzajem oceniają własną pracę. Jest ona bardzo korzystna dla dzieci, ponieważ szybko dzieci uczą się, że ocena mojej pracy nie jest oceną kolegi lub koleżanki. Takie stosowanie oceny koleżeńskiej pomaga dzieciom budować pozytywne relacje. Dzieci potrafią wyrazić zdanie na temat jakiejś pracy innej osoby, ale potrafią też takie zdanie przyjąć. I dzięki temu relacje w grupach we wszystkich klasach i na wszystkich poziomach rzeczywiście potrafią być coraz lepsze. Z naszych doświadczeń w naszej szkole, w Szkole Paderewskiej, wynika, że ocenianie kształtujące jest niezwykle korzystnym elementem pracy, który bardzo mocno wpłynął nie tylko na wysokie wyniki naszych uczniów, ale również na bardzo dobre relacje, z których naprawdę myślę, że możemy być dumni.